Zgodnie z utrwaloną już od lat tradycją to Dębicki Rynek był miejscem rozpoczęcia powiatowych uroczystości Święta Konstytucji 3 maja. W centrum miasta zgromadzili się żołnierze z 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, strzelcy, harcerze, poczty sztandarowe, przedstawiciele związków komatanckich, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy powiatu dębickiego. Biało-czerwone baloniki i flagi symbolizowały przywiązanie do barw narodowych i historii Polski. Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał m.in. gospodarz uroczystości, starosta Andrzej Reguła. Losy polskiego narodu są skomplikowane, naznaczone poświęceniem przodków, dla których walka o wolną ojczyznę oznaczała konieczność przelania własnej krwi. W obecnych uwarunkowaniach pojęcie patriotyzmu uległo pewnym przewartościowaniu, ale nadal należy być świadomym, iż patriotyzm zawsze wymaga ofiary. Dziś o swoją ojczyznę musimy dbać i przyczyniać się do jej rozwoju we wszystkich dziedzinach. Miarą kształtowania polskiego patriotyzmu we współczesnym świecie powinny być odwaga cywilna i uczciwość obywatelska. O patriotyczną oprawę Narodowego Święta zadbała Miejska Orkiestra Dęta pod kierownictwem Stanisława Świerka. Po części artystycznej na rynku zebrani przemaszerowali na Plac Solidarności. Pochód poprowadziła orkiestra i żołnierze. Harcerze ponieśli natomiast dużą biało-czerwoną flagę. Przy pomniku papieża Jana Pawła II odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Stoimy tutaj solidarnie jako Polacy, by dziękować Bogu za dary. Dary, które stanowią o tym, że jesteśmy wolnym narodem, że jesteśmy gospodarzami na naszej polskiej ziemi, że jesteśmy suwerenni, że rozwijamy się i że chcemy na tej ziemi żyć wierni Bogu i ojczyźnie. Po mszy świętej uczestnicy udali się w kolejne miejsce nieodłącznie związanych z historią Dębicy i uroczystościami Święta Konstytucji 3 maja. Na placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej ufundowanej przez mieszkańców w 1919 roku z okazji odzyskania niepodległości złożone zostały wiązanki kwiatów. Wiązankę składa Małgorzata Dębowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła, wicestarosta Mateusz Pasek, przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Smoła. Ostatnim akcentem uroczystości była premiera widowiska Tych miasteczek nie ma już. Zanim jednak na scenę wyszli artyści, wręczono tytuł honorowy zasłużony dla powiatu dębickiego. W tym roku wyróżnienie otrzymał były proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy, ksiądz prałat Józef Dobosz.